Jezus, jaki burdel tu jest wszędzie. Indie 2. No, tutaj już jest mocno. Naprawdę. Wyjadają śmieci. We are recording us. Mi. Dob? Mi. Dobry. I powiedział, że... Sprawdzają, czy nie nagrywamy. No. I powiedział właśnie, żebyśmy nie szli tam dalej, bo może nas coś zastrzelić. Pokazał nam tak, że tam dalej. Albo powiedział, że tak. Ale bardzo nas teraz patrzą. Ja musimy wyłączyć tą kamerę. Właśnie podszedł kolejny chłopak i mówi, żeby tu nie nagrywać. Na kamera! Siemanko! Pozdrawiamy ze słonecznego Bejrutu. Dzisiaj pogoda jest po prostu znakomita. Idziemy wam pokazać, jak wygląda plaża w Bejrucie. Niektórzy osoby mogą być zaskoczone po tym, co zobaczyły w wcześniejszym odcinku, a jak wygląda to plaża. Oczywiście wszędzie piękne palmy. Tych palm właśnie to z tyłu, co widać, mnóstwo żebrających ludzi. No jest, dzieci, bardzo dużo, no, jest bardzo dużo, no. No nie ma co ukrywać. Pokażemy. Następnie wybieramy się na palestyńską dzielnicę. Ale co tam będzie, zobaczycie za niedługo. To, co wczoraj wieczorem zobaczyliśmy, tutaj ludzie po prostu muszą żyć bez tego prądu, to jest aż straszna sprawa. Wieczorem centrum miasta, no ci co mają swoje, no to mają, co mają tam, wiecie, generatory, alternatory i tak dalej, mają skąd brać ten prąd, no to spoko, to mieli prąd. Ale gdzie indziej po prostu wszędzie ciemno, wszystko pogaszone. Centrum miasta, to po prostu jakbyście przyjechali do jakiegoś opuszczonego miasta. Ale wiecie co mnie najbardziej uderza? Właśnie to, że tu jest tyle tych. Widzę, już boli, jest tam dobrych samochodów. No właśnie, tu jest straszny kontrast. Straszny, jest niesamowity aż po prostu. Fury niektóre takie, że aż szok. Tyle Mercedesów, GL i tak dalej, to ja nie widziałem chyba w żadnym mieście. Co tutaj. A tu jeden koło drugiego, patrzcie, kolejny jakiś super jeepek. Niby bieda jest. No, a tak nie bardzo. Znaczy, dobra, widać tą biedę w niektórych miejscach, ale w niektórych ani drogę. W dzielnicy biznesowej to po prostu no było czuć pieniądze, było widać te pieniądze. Nie wiem, gdzie jesteśmy, na jakiej dzielnicy, ale cały czas coś ogrodzone tutaj są i są budki z wojskiem. Przyjechaliśmy właśnie na Sabra, dzielnicy Sabra. Sabra Market dokładnie pójdziemy zobaczyć. Ciekawe miejsce może zobaczyć. Jesteśmy tutaj na dzielnicy, gdzie właśnie palestyńscy uchodźcy mieszkają. Jest to dość ciekawe miejsce podobno też, żeby zobaczyć. No a później jak się uda, to pójdziemy na slumsy właśnie. Slumsy, nie wiem, czy to można tak powiedzieć. Na dzielnicę Shatila właśnie. Także typowo zamieszkują uchodźcy. Ale zobaczymy zaraz. Ale syp. Ale ma kożuszek elegancki. Patrzcie, jaki burdel tu jest wszędzie. Indie 2. Busiki takimi się tu jeździ. W Libanie istnieje wiele palestyńskich obozów uchodźców i dzielnic zamieszkanych przez Palestyńczyków, którzy uciekli z Palestyny po wojnie izraelsko-arabskiej w 1948 roku oraz po kolejnych konfliktach. Jednym z największych obozów jest obóz Sabra i Shatila w południowym Bejrucie.
Ej, to jak małe Indie! Tak? Jest normalnie otwarte, a taksówkarz nam mówił, że to nie przyjeżdżać, tu będzie zamknięte. Tak, bo wiesz dlaczego? Bo on chciał nas obwieźć gdzieś po mieście. Albo chciał obwieźć, albo nie chciał, żebyśmy tu przyjechali. Tak może być. A czemu miałby nie chcieć? Zapytał taksówkę, skąd wiemy o tym miejscu. Nie wiadomo, ale burdel. Ej, tu jest naprawdę jak w Indiach. Trochę tak. Palestyńczycy mieszkający w Libanie żyją w trudnych warunkach. Często są ograniczeni w dostępie do pracy, edukacji czy opieki zdrowotnej. Libański rząd wprowadził ograniczenia dotyczące pewnych zawodów, które Palestyńczycy mogą wykonywać, co wpływa na ich zdolność do utrzymywania się. Ponadto obozy uchodźców bywają przeludnione i cierpią na brak infrastruktury. Konflikty polityczne w Libanie często wpływają na życie Palestyńczyków, a ich sytuacja jest trudna i niespokojna. Warto podkreślić, że Palestyńczycy w Libanie nie mają obywatelstwa libańskiego i niektóre prawa są ograniczone, co sprawia, że są podatni na dyskryminację i trudności życiowe. A już pierwsza osoba krzykła, że mamy nie nagrywać, więc może krzyczeć. Tyle ma, co sobie krzyczy. Ale dość mocno się wyróżniamy tutaj. Zdecydowanie. Wszystko można kupić. No i właśnie teraz już dochodzimy do tego miejsca, co wam mówiłem, że się zacznie ta dzielnica typowo uchodźców. Już widać, jak się zmienia wszystko. To w ogóle się czuję, byśmy byli gdzie indziej. W innym kraju. Powiem wam, że różnica jest naprawdę niesamowita. W tym, co było tam, a co jest, jak się tu idzie dalej. W ogóle to już widać wszystko po budynkach. Inne budynki są. Wszędzie kable. No, wszędzie kable wiszą. Jest inaczej, zdecydowanie inaczej. O, krowy, jesteśmy w Indiach. Krowy, no też są. No, tutaj już jest mocno. Naprawdę. Wyjadają śmieci. Podszedł właśnie do nas jeden pan. Lokalny. I mówi, czy mówimy po arabsku. No ten mówi, że my nie, że my z Polski jesteśmy. I podszedł i powiedział, żeśmy tam dalej nie szli. You're recording us. Dobry. I powiedział, że... Sprawdzają, czy nie nagrywamy. No. I powiedział właśnie, żebyśmy nie szli tam dalej, bo może nas coś zastrzelić. Pokazał nam tak, że tam dalej. Albo powiedział, że tak. Puf. Ale bardzo, bardzo nas teraz patrzą. Tam musimy wyłączyć tę kamerę. Właśnie podszedł kolejny chłopak i mówi, żeby tu nie nagrywać. Wiecie co? Teraz już wiemy, że ten taksówkarz po prostu nie chciał, żebyśmy tu przychodzili. I że nas widzanie powiedział, że nas zawiezie na inny rynek, nie tutaj. Nie ma nikogo, nikogo. Oprócz nas. Takie. Białego. Trzymam telefon, że nikt nie widział, także nagrywamy jakby. Tylko tak siebie, bo elektrycznie tu jest bardzo. Jestem w szoku, no. Nie tego się spodziewałam. No i co ty tam masz ciekawego? No właśnie nie wiem, próbowaliśmy się dowiedzieć co to, ale pan tu ogólnie ma świetne rzeczy. Smaży sobie tutaj pączki pan. Coś pan chce, żeś zrobił? Chyba, żebym porobił. Proszę bardzo, teraz ty będziesz sam robił. A się pączki robi tutaj.
Peter. Welcome, Peter. What's your name? Alicia. Welcome, Alicia. Thank you. How are you? Yeah. No to pan chyba robi lepsze niż ty. No spróbuj. I try this. Very good. Dobre. Very good, yeah. Tak? No. Very good. Sorry. Dobre. Bardzo dobre. Dasz mi też? Ala dostała od pana. Tak, bo ze mną szkoda, że tego nie grać. Bo Alicia, Alicia. Krzyczał. Krzyczał, wołał i chciał jej dać właśnie. Cioteczko. Hello, hello. Bardzo, bardzo miło. Tak, bardzo. Dobra, zwijamy się stąd już. Ciekawa sytuacja nas tu spotkała, no. Dawno mnie nikt nie ostrzegał przed tym, żeby gdzieś nie wchodzić, bo nas zastrzelą. Albo może nam się coś stać. Kilometra odjechaliśmy, że jesteśmy w innym świecie. Totalnie, wszystko już nowoczesne, czyste. Czysto. A tam, co tam się działo? Ja jestem ciekawa, czy oni tych ludzi nie spychają właśnie, żeby żyli w takiej, wiecie, swoich... Na pewno tak jest. Na pewno tak jest. Ale no, tam było mocno. Powiem wam, że byłem w paru miejscach na świecie. Takich slumsowatych, na takich slumsa po prostu. No i te były naprawdę... Bardzo mocne. Gdzie były krowy, kozy. Jeszcze tam ludzie grzebali. Straszne. I nie wiem, czy mam powiedzieć, co widziałam. No. To nie jest nic strasznego, co widziałam. Tak? To co innego jakby... Kierownik nam próbuje załatwić tutaj inny autobus, który jedzie w naszą stronę. Nie, to jest ten sam. Szóstka. Aha. Ale temu się chyba tam nie chce jechać. Bo nas wysyła, żebyśmy się przesiedli. Tak, ale jedynym biletu, bo wczoraj jest coś kanar sprawdzał. Ty, no fakt. Chciałem na lewo. Hello. Kierowca nas zabiera dalej. Teraz ruszamy. Będzie to nawet pojedzie w jedno miejsce, bo nie jedzie, tak gdzie jedziemy, ale nam pomoże znaleźć innego busa. Proponowali już tam wszystkie specyficzne. Powiedz, co tam chcecie. No. Ale ogólnie bardzo miło. Bardzo. Pośmialiśmy się troszkę, no. Bo autobus nie... Ja bym chętnie nagrywała takie rozmowy, bo to jest fajne i takie autentyczne, ale w takim miejscu, jak wiemy, że tak nie za bardzo nagrywanie, to no wiecie, to jest też kwestia naszego bezpieczeństwa, no. Że... Ale zabawne to było naprawdę. Dwóch takich starszych panów, a co chcecie, wszystko mamy, co chcecie. Nie będę tutaj wymieniał, żeby mi nie zdemonetyzowali odcinka, ale cała lista. Ogólnie, żebyście wiedzieli, no ja uważam, że Liban jest bezpieczny. Jeśli się nie wchodzi tam, gdzie się nie powinno wchodzić, no. My wiedzieliśmy, gdzie idziemy, wiedzieliśmy, na jaką dzielnicę. No nie przypuszczaliśmy, że aż tak zareagują ludzie. Fajnie, że gościu podszedł, ostrzegł nas przed tym. Bo no, no myślę, że nikt by nas nie zastrzelił, no ale nie wiadomo, co się tam dzieje. Tak naprawdę. Zresztą mogliście zobaczyć po tym, co wam pokazaliśmy. To był naprawdę zupełnie inny świat niż to, co można było zobaczyć wcześniej. Poczułem naprawdę, jakbyśmy byli w innym kraju. Także jest jak jest, no. Nie polecam tam iść. Wiecie, ja jako podróżnik, osoba, która chce zobaczyć wszystko, bardzo chętnie się tam wybrała. Zobaczyliśmy. Wystarczy. Nie wiem, gdzie zaraz bieraliśmy, ale pełno wojska jest i zatrzymują ludzi. Nie nas ogólnie, ale...
dwóch żołnierzy z bronią do autobusu teraz. I właśnie wzięli wszystkich tych, co siedzieli w środku. Sprawdzili tylko paszporty za fraki z autobusu do ciężarówki. I właśnie się pytaliśmy, mówili, że to właśnie chodzi, że Syryjczyków, którzy nielegalnie tutaj są, wszystkich zatrzymywali. Powiem wam, że to była tak mocna akcja. Tak wchodzi tutaj z tym, każdego za fraki z autobusu. Tak niemiło, bardzo niemiło. Podchodzi do mnie, skąd jesteś? Ja mówię, z Polski. Dobra. No. Wesoły dzień dzisiaj tutaj mamy. Przygód nie brakuje. A dalej jesteśmy tu w okolicy, bo jedziemy na tym autobusie, a jedzie chyba w kółko. Wołają sobie właśnie teraz, żeby uważali, że tam wyłapują uchodźców z Syrii. Tutaj teraz widzicie, kierowca powiedział ludziom, że się ktoś zabija. Martin Square teraz. Piękny meczet. Martin Square to jest inaczej nazywany plac męczenników. Idziemy się zobaczyć tam jeszcze w jedno fajne miejsce. No i przejdziemy się później tutaj do centrum. I opowiem wam trochę o zamieszkach, które tutaj były po tym, jak banki państwo zamroziły pieniądze ludzi w 2019 roku. Wyobraźcie sobie to. Zbieracie pieniądze całe życie, na przykład na koncie, bo wierzycie, że bank jest dobry. Macie coś odłożone. Nagle w państwie dochodzi do jakiegoś krachu. Wasza waluta, znaczy waluta państwa ogólnie bardzo dużo traci na wartości. Tutaj to było 90%. I nagle zamrażają wasze konto. Nie ma... Na zdrowie. Nie macie nic. Totalnie nic. Właśnie ciężko sobie wyobrazić. Pomyślcie, jakie życie w Lipanie jest ciężkie. Nie dość. Była wojna domowa. 15 lat. Później naprawdę no, ludzie musieli walczyć to, żeby to się coś wyrównało. Później krach. Banki zamrażają wasze dochody. Później wybór, który tutaj był. 2 lata tej choroby, która była przez 2 lata, wiecie której. Teraz hiperinflacja, 280%. I się zastanawiam naprawdę, jak ci ludzie tutaj żyją. Aha, i jeszcze dwie kolejne rzeczy. Wojna w Syrii, 2 miliony uchodźców. Wojna na Ukrainie, która też pogorszyła sytuację w wielu krajach, w tym na pewno też... O, na to na pewno też miała trochę jakiś wpływ. Ludzie, jednym słowem, to mają masakrę. No i patrzcie to. Kościół, meczet. Kościół, meczet. Da się, da się. No i dalej, kontynuując. Pomyślcie taką sytuację. Macie pieniądze, nie wiem, zbierane na dom, żeby kupić, na leczenie, bo ludzie tu mieli sytuację, że mieli na leczenie, na operacje, pieniądze i tak dalej. Na różne inne rzeczy, bardzo potrzebne. Na utrzymanie w ogóle domu, rodziny i tak dalej. A nagle oni wam zamrażają te całe środki. I na przykład mówią, że mogą miesięcznie wypłacać ludziom $400. Hello. Bardzo mili ludzie. Bardzo mili, naprawdę. I dochodzi tutaj oczywiście do protestów, do zamieszek, do napadów na banki. Było dużo napadów na banki. Ludzie chcieli po prostu
odzyskać swoje pieniądze. Byli naprawdę, wiecie, no niektórzy się posuwali do najgorszych rzeczy, no nie mieli wyboru. Oczywiście mieli wybór, ale... Jaki? Nie chodzi mi o to, że zawsze łatwo jest oceniać, jak się mówi, że na tyle jesteśmy siebie pewni, na ile nas sprawdzono. No i tak jest, że tak naprawdę my możemy oceniać w tej sytuacji, Boże, że my byśmy tak nie mogli, albo byśmy mogli, nie. albo coś tam, a tak naprawdę no, nikt nie wie, jakbyśmy się zachowali. Ja czytałem historię tutaj ludzi, na przykład ktoś miał uzbierane na operację kogoś z rodziny, ileś tam tysięcy dolarów, wiecie, wysyłali, bo większy, bardzo dużo, więcej niż połowa Libańczyków mieszka w ogóle poza Libanem. Bardzo dużo w Ameryce Południowej, w Europie i tak dalej. I gdzie było w Ameryce Południowej najwięcej? Chyba w Brazylii było najwięcej. Tam ile było? 2 miliony? Bardzo duże ilości były. Właśnie uchodźców i więcej na mieszkanie. Wiecie, oni wysyłali tu te pieniądze i tak dalej, oni wierzyli tym bankom. I nagle ciach, nie ma. No to jest naprawdę, jakby w ogóle nie mamy świadomości takich rzeczy, bo o takich rzeczach się nie mówi u nas, wiecie, każdy ma jakieś swoje tam problemy. Ale uważam, że to naprawdę było straszne dla tych ludzi, to państwo już się nie podniosło i tak naprawdę nie zapowiada, żeby się podniosło z tego, tutaj... dlatego że jest coraz gorzej, a nie coraz lepiej. No, tak źle jak teraz podobno jeszcze nie było. Władze państwa mówią, że potrzebują 7 lat na to, żeby odbudować to, ale jak naprawdę było 3 lata temu, się wydarzyło, 4 lata temu, wydarzyło się, co się wydarzyło, to teraz jest najgorzej, po 4 latach. To gdzie jeszcze kolejne 3 się mają odbudować? No nie ma szans. Wiecie co, dla nas jest dosyć drogo tutaj, nie ma co mówić, jest dosyć drogo. Ale jak tu jesteśmy w centrum miasta, to tego się jeszcze nie widzi. To się tak wydaje troszeczkę, no po prostu drogi kraj. Ale jak my dzisiaj byliśmy na tych slumsach, ja normalnie się czułam tam, jakbyśmy byli w jakichś Indiach. Totalnie. W połączeniu z tym kryzysem, no ja naprawdę życzę im, żeby jak najszybciej wstali na nogi, ale ciężko będzie. Ja naprawdę. Mam tu kolegę, który jest z Bejrutu i on mieszka na przykład w Dubaju. Myślę, że jemu lepiej mieszkać tam niż tu. Znaczy na pewno pod względem życia na pewno jest lepiej. No ale jednak koszty życia w Dubaju są na pewno wyższe i to dużo wyższe. Patrzcie, tu farba rozlana, wszędzie czerwona. No i to dalej już po arabsku. W ogóle nie wiem, może niektórzy z was wiedzą, niektórzy nie wiedzą. Jak u nas normalnie pisze się z lewej do prawej, po arabsku pisze się z prawej do lewej. Pamiętam, jak jechałem z taką dziewczyną kiedyś w samochodzie i ona czytała książkę i czytała na odwrót, tak jakby u nas od tyłu. Śmieszne to takie było. Patrzcie. Wszędzie pozostaniane teraz wojsko nas wpuściło do środka. I tutaj się idzie na ten plac. Porównajcie sobie to, co pokazaliśmy wam przed chwilą, z tym, co zobaczycie zaraz. O, tu widać jakieś sklepy porozwalane po zamieszkach. Patrzcie. Porozwalane totalnie. I opuszczone wszystko. Patrzcie. Zdewastowane wszystko. No i tutaj właśnie po tym wybuchu, który miał miejsce w sierpniu 2020 roku, doszło do zamieszek. 4 dni trwały te zamieszki. Rozwalili tutaj mocno. Właśnie tu ludzie na tym placu męczenników, tu obok, gdzie byliśmy wcześniej, się zbierali. No i się działo. Zamieszka, do których tu doszło, 230 osób ucierpiało. Zginął jeden policjant, czy żołnierz. Nie wiem dokładnie. No ale miasto wygląda normalnie jak... Nie wiem. Jak opuszczone po jakiejś apokalipsie. Tylko co jakiś czas stoi żołnierz z bronią. Nic. Wszystko zamknięte. To jest wszystko zamknięte, totalnie. To budynki muszą być niezamieszkałe. Muszą.
wiecie, tutaj wybuchły te duże protesty, oni protestowali przeciwko tym władzom, że przeciwko temu reżimowi i tak dalej, bo oni o ten wybuch oskarżyli właśnie władze państwa, że to oni nie dopilnowali. No, oni zapewnili należytego zabezpieczenia tak naprawdę dla tych środków wybuchowych, o czym mieszkańcy tak naprawdę no, nie mieli pojęcia. Wiecie, to największy wybuch, nie licząc jakiejś bomby atomowej. Nie, nie atomowy wybuch. Właśnie mówię, nie licząc wojny bomby atomowej, to największy wybuch w dziejach w ogóle, w historii ludzkości. Tak wyrąbało. Masakra. Czytałem, że 300 tysięcy ludzi straciło dom, dach nad głową. Tak, dach, czy po prostu... Tak, no, że 300 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. No i wydaje mi się, że tu wszystko musieli opuścić. Nie, no to wygląda tu jest, strasznie. Tu jest wszystko totalnie opuszczone. No i możecie zobaczyć, no co kawałek żołnierz. Tak mocnego wrażeń dziś, dnia jak dzisiaj, to powiem wam, że dawno nie miałem jakiejś podróży. A najlepsze się to chyba zacznie. Ale tutaj też naprawdę. Najpierw te slumsy, ten targ. Później to wojsko, które wjechało do tej autobusu, zaczęli ludzi wyrzucać z autobusu, za szmaty zakuwać. Teraz to tutaj. To wygląda jak z jakiegoś filmu po prostu. No właśnie teraz Ala poszła zapytać jednego żołnierza, dlaczego tu jest tak opuszczone. No to powiedział, że to po wybuchu. No. Ale właśnie się zastanawiam, bo zobacz te okna, niektóre tu wygląda, że to wszystko jest powymieniane. To czemu ci ludzie nie mogą tutaj teraz mieszkać? Nie wiem, ale moim zdaniem, jak coś jest dookoła otoczone przez wojsko i wojsko tu pilnuje z bronią tego i nikt tu nie mieszka, to tu o coś głębszego chodzi, a nie o to, że po prostu tu wybuchło coś. Dla mnie to jest w ogóle dziwne. Ja rozumiem, jakby to było to szczelnie zniszczone. Okej. Ale przecież tutaj normalnie są okna postawione w budynkach. Powiem tak, nigdy nie wiadomo, co jest pod nami. Bo tam to wszystko też było w ziemi. Wiecie, jest taki jedyny biznes, który jest otwarty, tutaj wszędzie wszystko zamknięte? Jeden sklep. Jeden. To chyba właśnie dla ludzi, którzy przychodzą tutaj zobaczyć, co się stało, bo poza tym jest wszystko zamknięte. Patrzcie, jaki stary Harley Davidson. Wszystko rozwalone. Tu się musiało tak grubo dziać. Tam betonowe słupy poustawione, żeby ludzie nie wjechali. Właśnie mi się wydaje, że tu jest chyba, bo to miało być na placu tamtym, to dzisiaj go pojawił w okolicach parlamentu. Mi się wydaje, że to tutaj jest ten budynek właśnie. Mogę się mylić, ale on tak nawet wygląda. Właśnie na tyle jest też otoczony. Tak w ogóle, moi kochani, mam do was bardzo dużą prośbę, ze względu na to, że nasz film z Indii, Agorie, Kanibale z Indii, został nominowany do Grand Video Awards, czyli do nagrody za najlepszy film podróżniczy w sieci. Trzeba zagłosować. Żebyśmy wygrali nagrodę, trzeba zagłosować. Na dole znajdziecie link, kliknijcie w niego, zagłosujcie na nasz film. Jak zjedziecie, będziecie tam zjechać w dół i znajdziecie ten nasz filmik właśnie z jednym z Agori. Także bardzo was proszę o to, bo mamy szansę, zostało nominowane tylko parę filmów, w tym nasz, także jest to bardzo wielkie wyróżnienie. Fajnie byłoby to wygrać, bo myślę, że ten film na pewno na to zasługuje, bo seria z Indii była naprawdę, ja myślę, że jedną z najlepszych na polskim YouTube. Dziękuję bardzo, wasze zdrowie! Popatrzcie, wychodzicie na ulicę, a tu wszędzie betonowe słupy otoczone. Na mecze teraz Golden Hour, ładne. Jeszcze taki kolor marzy się w słońcu, już w ogóle super świeci. Tutaj dalej słupy, wojsko. Tam też wojsko. Dziwne. Przyszliśmy właśnie znowu na Pigeon Rock. Jedziemy i mówimy, ale zachód słońca, kozak. No i patrzcie to, no, ładnie wygląda, ale akurat jest jedna chmura.
totalnie jedna chmura i za nią zaszło słońce. Ale powiem wam tak, i tak będzie pięknie wyglądało. Zaraz te chmury się podświetlą. Tak, zaraz będzie tutaj po prostu, kolorki będą takie, że szok. Wow, będą wpływać tam. Czy nie? Ciekawe. Dobra, póki jeszcze jest w miarę czysto, pokażę wam, jak wygląda pokój w hotelu, gdzie się zatrzymaliśmy. Naprawdę spoko. Patrzcie, tutaj mamy taki salonik. Salon, tutaj taki aneks kuchenny. Tutaj lustro. I tutaj mamy Pietrka i Ale. Tomy. Tomy, jakbyście poznali Tomy. Balkonik z widokiem. O, z widokiem na morze. Tam jest morze już, widzicie? I tam przed nami też jest morze. Mamy apartament z widokiem na morze. Czajcie to. Telewizorek. No i tak, tutaj osobna sypialnia. Z widokiem na morze, chyba nie muszę o tym wspominać już kolejny raz. Łazienka. Wanna. Wanna, ale bez korka, wiadomo. Marzyłbym wypożyczyć, ale niestety bez korka to nic się nie zrobi. Hotel nazywa się King Suites Hotel. King Suites Hotel, dokładnie. Jest bardzo blisko tego Pigeon Rock. W strefie hotelowej tutaj. Dziennie razem z podatkiem wychodzi nas $60 za noc. Śniadanie nam do tego dołożyli jeszcze. Polecamy. Bardzo polecamy. Naprawdę bardzo polecamy, bo jest świetna lokalizacja, bardzo dobry hotel, dobre śniadania. I dobra cena. I dobra cena. Tutaj jest. Ogólnie, jak nie będziecie patrzyli hotele ogólnie w Bejrucie, no to po 200 zł w górę się zaczynają. Nie ma po prostu. No, przynajmniej jak ja szukałem, nie było tańszych. Także to jest dobra cena, no i za taki apartament, no hello, umówmy się. Wiecie, żeby taki w Polsce kosztował? Z 500, jak nie, więcej nawet. Z 600 zł pewnie by trzeba było za taki płacić. My już spakowani na jutro. Rano o 8.30 przyjeżdża po nas samochód i ruszamy na granicę z Syrią. Tam mamy przesiadkę do innego samochodu i zaczynamy naszą przygodę 5-dniową w tym kraju. Byliśmy zjeść właśnie pyszną libańską kolację. Mieliśmy chyba zepsuty jogurt. To... Więc idealnie na moje zatrucie, no nie? Idealnie. Może być tylko gorzej. Nie, no może być tylko lepiej już w zasadzie. Gorzej nie będzie na pewno. Okej. Okay. Jutro 7.30 pobudka, 8 już z plecakami musimy zejść na śniadanie. 8.15 wyjeżdżamy właśnie z kierowcą, pisałem przed chwilą. Przyjedzie nas odebrać, odwiezie nas pod granicę z Syrią. Tam odbiera nas inny samochód po przejściu granicy. I zaczynamy 5 dni. W Syrii. Także śledźcie na bieżąco odcinki. Na pewno będzie co oglądać. Szykuje się dobry czas i będą dobre materiały. A ze względu na to, że właściciel syryjskiej agencji, z którą jedziemy, dowiedział się, jaki mamy kanał i że chcemy nagrywać vlogi, powiedział, że sam z nami pojedzie, żeby nam pokazać Syrię. Także będzie co oglądać. Co to się stało? O, to światło było tak źle padało. Pamiętajcie, że zostawić subskrypcję, lecimy razem po 400 tysięcy. Ostatnio osiągnąłem 1/3, czyli 333. Lecimy po 400 do końca roku. Będzie ciężko, ale z wami się uda. Pozdrawiam. I pamiętajcie, jeśli możecie, żeby zostawić głos na właśnie stronce, na Grand Video Awards. Sorki, dobrodzie się to było i jeszcze się nauczyłem. Grand Video Award na nasz filmik o Agori, czyli o kanibalach z Indii. Mamy szansę wygrać, ale wy musicie nam w tym pomóc. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Patrzcie, tutaj normalnie sobie jedzie człowiek, który tutaj mieszka. Teraz tutaj z tej bramy wyszedł chłopak też z rowerem. Pytałem się go akurat,
czy on tu mieszka cały czas? On mówi, że no mieszka tu, no. Gdzie? Nie wiem, to jest... To jest niesamowite po prostu. You won't find